Siemanko, tu znowu Maciek Oli. Jako że poprzedni odcinek przyjął się bardzo pozytywnie, a nawet przerósł nasze oczekiwania, po raz kolejny będę waszym przewodnikiem w świecie pikanterii w CS GO. A teraz bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Wraz z nową aktualizacją w CS GO pojawił się straszny błąd. Poprzez kombinację klawiszy Alt i Tab gracze byli w stanie swobodnie widzieć przez smoki. Nie muszą się oni jednak obawiać blokady WAG, ale mogą zostać ukarani systemem Overwatch, gdyż wyglądało to jak zwyczajny wallhack. Błąd został niezwłocznie wyeliminowany. Doszły nas słuchy, że zespół Valve planuje drobną zmianę na mapie The Cage. Przerobione zostaną tak zwane wenty i na pewno wpłynie to na rozgrywkę. Wiadomo jednak, że nie będą one rozsuwane jak na mapie The Nuke. Podczas wywiadu Olof Meister przyznał, że odejście Pronaxa z zespołu było dobrowolne. Gracze natomiast snują podejrzenia, że może to być spowodowane dziwnymi aimlockami pozostałych zawodników Fnatic. Oto przykład z najświeższego turnieju w Katowicach. Valve ogłosiło, że począwszy od MLG Columbus 2016, pula nagród każdego majora będzie wynosiła $1 000 000. Do tej pory było to skromne 250 tysięcy. Zawodnik drużyny Renegades Punch mocno przeżył przegraną w kwalifikacjach do Majora. Wiele słów ostrej krytyki skłoniło go do zdeaktywowania swojego Twittera i porzucenia działalności streamera. I ostatnia ciekawostka na dziś. Czy wiedzieliście, że we wszystkich 8 Majorach wzięło udział zaledwie 26 zawodników? Obecnością na liście mogą się pochwalić m.in. aktualni zawodnicy drużyny Virtus Pro. I tym miłym akcentem kończymy odcinek. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Na koniec macie Leonardo DiCaprio trzymającego upragnionego Oscara. Trzymajcie się ciepło. Cześć.